Lider tabeli Śląsk Świętochłowice zawitał do Częstochowy w roli faworyta. Pokazały to pierwsze biegi meczu, w których goście czuli się lepiej na częstochowskim torze i prowadzili po piątym biegu 30-19. Jednak gospodarze nie zamierzali się poddać i konsekwentnie w kolejnych biegach odrabiali straty, by objąć prowadzenie po 14 wyścigu 70-67. W ostatnich dwóch biegach górą byli jednak goście i to oni ostatecznie wygrali 80-77. Liderem zespołu Lwów AWI Częstochowa był Marcin Szymański, który tylko raz musiał uznać wyższość rywala. Tym bardziej może cieszyć fakt, że wrócił do częstochowskiej drużyny, choć miał pierwotnie wystartować w zespole z Wrocławia. Zarząd klubu stwierdził, że mam sobie szukać innego klubu 3 dni przed inauguracją ligi. Poparło to wielu innych zawodników, milcząc. Sytuacja dla mnie niezrozumiała. Do dzisiaj nieznany jest powód wyrzucenia mnie z klubu. Wykorzystane było moje nazwisko, moje sukcesy, moja praca, także praca mojej żony. Dlatego znalazłem się szczęśliwie, biorąc pod uwagę perspektywę czasu, w drużynie Lwów. Zespół Lwów AWI Częstochowa, którego Szymański jest liderem, walczy cały czas o prawo awansu do rundy play-off. Poza walką o ligowe punkty, Szymański ma też plany związane z występami indywidualnymi. W tym roku indywidualne zawody zostały bardzo mocno okrojone. Przyczyny podawać nie muszę. Każdy ją zna. Zostały Mistrzostwa Polski indywidualne we Wrocławiu. Wraz z trenerem, którego serdecznie pozdrawiam, pana doktorem habilitowanym Janem Posendiakiem, przygotowujemy się po prostu do tej imprezy indywidualnej. I to jest główny cel w tym roku, jeśli chodzi o te, główny, jedyny, jeśli chodzi o sezon 2021. Chcę wystartować we wszystkich zawodach, które w tym roku będą organizowane i włącznie z imprezą Best Pers, która będzie rozgrywana na Brzosowiaku w Częstochowie. Została zredukowana z 3 imprez do 1 imprezy i będę startował najprawdopodobniej z Danielem Ordonem i z Tomkiem Wodarczykiem.